Dzień dobry widzowie, w dzisiejszym odcinku zgarnąłem tylu youtuberów, patrzcie, 6 tu, a jeszcze Karolina, ty nie jesteś youtuberem, ty jesteś youtuberką, przepraszam. No, a tylko... No. A, to przepraszam serdecznie. Tylko i wyłącznie po to, żeby zagrać w Yoshi Movie o 10 tysięcy Robuxów. Kto wygra, dostaje 10 tysięcy Robuxów. Sponsor, dokładnie tak widzowie. Słuchajcie, na sam starcie oczywiście stawcie łapy w górę ze względu na to, że 7 tysięcy łap w górę to kolejny tego typu odcinek z większą ilością youtuberów, czyli na przykład możemy zrobić w 10 youtuberów, więc zostawcie tutaj te lajki. Przy okazji widzowie, tutaj macie zwycięzców poprzedniego konkursu na pety. Przypominam, że każde 1000 lajków to jeden dodatkowy pet, więc zostawiajcie jak najwięcej. Suby też się wliczają, bo każde 250 nowych subów to też jeden dodatkowy pet. Przy okazji widzowie, każde 500 komentarzy to też jeden dodatkowy pet w następnym odcinku. No, a że zbieram pieniądze w harbie, żeby wam tutaj zrobić potężny opening, no to myślę, że będzie potężnie. Również potężny będzie dzisiejszy odcinek, dlatego oglądajcie do końca i w komentarzu napiszcie, kto według was wygra. Dobra, prawie się zesrałem tak mocno. Jeśli chcesz ze mną grać oraz trafić do mojej listy znajomych, to pojawiła się taka opcja. Jeśli wbijesz na grupę Ruriosiego na Robloxie oraz zakupisz jedną z trzech specjalnych koszulek, to nie dość, że trafisz do mojej listy znajomych, dostaniesz zaproszenie na odcinki z widzami, to jeszcze otrzymasz specjalną rangę na moim Discordzie, z którą to będziesz mieć możliwość ze mną gadać. Będziesz walnij like oraz suba z dzwoneczkiem, by dostawać powiadomienia o codziennych filmach. I przypominam, że właśnie na grupie Ruriosiego również znajdziecie inne fajne rzeczy. Nawet takie za 10 Robuxów, dlatego polecam serdecznie i ja już nie przedłużam, zapraszam do oglądania. Lecimy. Lecimy, durni. Dobra, słuchajcie. W takim razie. Yoshi mówi zamknąć się. Dziękuję. O, no i wypadasz w takim razie z gry. Nie, dobra. Nie, no dobra, 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 spokojnie, dobra. W takim razie zaczynamy. Yoshi mówi schować pety. Spokojnie, słuchajcie, tutaj na razie się nie spieszy. Widzowie, ta gra polega na tym, że oni muszą robić dosłownie wszystko, co ja powiem. I w momencie, kiedy na przykład powiem coś inaczej i oni to zrobią, to wtedy wypadają z tyle turnieju. Dobrze, w takim razie podskocz. Oj. No nie! Nie było Yoshi Movie! No nie! No nie było, nie było! Karo, nie! Nie wiedziałem, że tak szybko! Buzon! Dobra, wyarmatuj się stąd! Wyarmatuj się stąd! No i do widzenia dla ciebie! Dobrze! Słuchajcie, w takim razie powiem tak, w trakcie gry za jedno zadanie będzie Golden Ticket i będzie można przywrócić jedną osobę, tylko Golden Ticket będzie otrzymywać konkretna osoba, która otrzyma również konkretne zadanie, więc jakby na razie spokojnie nie zesrajcie się. Dobra, Yoshi mówi wyciągnąć jednego złotego peta. Jednego złotego peta. Dobra, tutaj cyk, tutaj... Co to jest? Przecież to jest szare. Czemu u mnie to jest szare, ten Oli? Czemu nie, on jest złoty? No to... szary, złoty. No to srebrne pety, widzowie, patrzcie, oni srebrne pety mają. To tutaj jest grane. Nie no, zbugowało mi się, one są srebrne u mnie, ale dobrze. W takim razie, słuchajcie, Yoshi mówi, niech każdy rozwala startę coinów. 3, 2, 1. Dobrze, okej, okay, bardzo ładnie, bardzo ładnie. Tutaj widzę, że niektórzy bardzo szybko, niektórzy bardzo wolno. Tutaj możecie sobie nawalać. Yoshi mówi, bez ruch. O, dobra, chodźcie za mną. A, dobra, dobra, dobra. Dobra, dobra. Dobrze jest, dobrze jest. Widzowie, jak jest dobrze, to zostawcie lajka. Dzięki, dzięki, suba. Dobra, słuchajcie, w takim razie Yoshi mówi, kto ostatni na skrzyni z coinami ten przegrywa. Dobra, let's go, let's go, let's go, let's go, let's go. Na skrzyni z coinami. Dobra, trzy. No i niestety Puzon. Oj, oj, oj. Niestety dla Puzonika ostatni, ale spokojnie. Jestem na prezencie. Ale spokojnie. Nie, stali na skrzyni z coinami. Kto był pierwszy na skrzyni? Dobra, stop, poczekajcie. Kto był pierwszy na skrzyni z coinami? Ja byłem pierwszy. Freli był, dobrze, Freli. Otrzymujesz ode mnie złoty bilet. Musisz komuś wręczyć. To złoty bilet powoduje, że osoba powraca do rozgrywki. Puzon widzę, że się armatuje. Czy ja muszę wybrać pomiędzy Puzonik i pomiędzy Karo? Tak, musisz pomiędzy chłopem i babą wybrać, no. Przypominam, że walczycie o 10 tysięcy Robuxów. Możecie się dogadać, możecie się dogadać. Może Puzon ma dobrą ofertę dla ciebie, może Karo ma dla ciebie dobrą ofertę, nie wiem. Słucham was, moi drodzy. Już ja mam pytanie. Legendareczkę. Oj, oj, oj. 40 milionów subentingów. Oj, 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 no to chyba dobra oferta, co? Powiem wam tak, Puzon. Dobra, Karolina, co ty masz mi do zaoferowania? Ja
mam... nie mam nic. Piękny uśmiech. Puzon, chodź do nas, daję ci złotych specjalnie dla ciebie. Puzon, musisz się wyarmatować tu z powrotem, to jest zasada. Musisz wyarmatować się z powrotem, musisz do wyspy. A, armatować muszę, dawaj, już no, musisz tutaj armatą wrócić. Ale gdyby wszyscy nie myśleli, że ja jestem przekupną rurą, to nieprawda. Po prostu Puzon to mój dobry przyjaciel. To prawda, widzowie. No, kobiety. No, tylko winny się tłumaczy, już da sobie spokój. Dobra, co ty za... co szepczecie? Jakieś układy tutaj chcecie? Oho, dobra. Dobrze, słuchajcie, skoro wróciliście, Yoshi mówi, proszę udać się do piekła. Potwierdzam, Hell że Island. Mi dał 40 milionów. Naprawdę? Co to za deal w ogóle tu lecą? Dobrze, w takim... chłopem. Dobrze, słuchajcie, w takim razie, uwaga, podzielcie się na dwie drużyny. W takim razie... Nie. Stop! Ale serio, wy się ruszaliście, jak on nie powiedział Yoshi mówi? I się dzieliliście? Ale co wy robicie, chłopaki? Już nikt się nie dzielił, nikt się nie dzielił. Co wy robicie? Nie ruszyłem z miejsca. Ale że Aztek i Pikachu tutaj? Ale co? Bez mojego powiedzenia. Wszyscy mogą chodzić, bo Yoshi nie powiedział Yoshi mówi, tylko powiedział... Ale wy już zaczęliście sobie gadać, że chcecie tutaj być ze sobą, chłopaki. Nieprawda. Dobrze. Jako, że Freli wygrał ostatnią konkurencję. Wszyscy ruszali, Filip, ja wstałem ale, miejscu. Ale nie, bo wszyscy, ale nie, bo nie, ale nie powiedziałem, ale nie powiedziałem. Muszę wygrać po boksy, co ty mówisz. Nie powiedziałem, że bezruch. Nie powiedziałem, że bezruch. Dobra, Yoshi mówi zamknąć ryję, Yoshi mówi tylko Freli ma głos. Freli, co robimy z tymi, co się zaczęli dzielić na teamy? Mów tutaj dla mnie. Wiesz co, ja jestem dobry chłopak i ja bym dał im drugą szansę. Bo dobrze, czyli... Dobrze, ostatni wybierani albo... Dobrze, nie ma problemu. To w takim razie Yoshi mówi zamknąć oczy. Zamknijcie oczy IRL teraz. Yoshi mówi, naciśnijcie WS, AD, WS, AD, WS, AD, WS, AD losowo. Yoshi mówi stop. I Yoshi mówi wszyscy do przodu przez 3 sekundy. 1, 2 i 3. Stop. Yoshi mówi stop. I uwaga, co my tutaj mamy? No dobra, powiem wam tak. Tutaj generalnie wygląda na to, jakby mieliśmy... mamy tutaj jedną drużynę. Otwórzcie oczy. Yoshi mówi otworzyć oczy. Yoshi mówi założyć wszystkie pety. Puzon, masz szansę. Masz szansę, Puzon. Myślę, że masz szansę. Yoshi mówi, załóżcie najmocniejsze pety, jakie macie. Mogę chwilę? Bo ja muszę sobie pomiksować jakby. No, nie ma problemu. Ej, nie wiedziałem, że tu się aż tak ułoży, widzę. Ja myślałem, że nie wiem, będzie Puzon plus ktoś jeszcze, a tu się okazuje, że wywaliło Puzona całkowicie i oddzieliło go od reszty, co powoduje, że pozostali są w drużynie jednej, a Puzon jest osobny, ale nie. No, Puzon jest takim... musimy to wygrać. No i co? Musimy, no. Dobrze, w takim razie Yoshi mówi wszyscy na skałę. Tutaj, tam co ja stoję. Yoshi mówi wszyscy na skałę. Dobra, i teraz tak. Drużyna Puzona będzie na prawo. Prawa skrzynka. No, bardzo duża ta drużyna. Drużyna Puzona na prawo. Pozostała drużyna 2, czyli drużyna powiedzmy Freliego. Skrzynka na lewo. Przygotujcie sobie przycisk. Nacelujcie. Yoshi mówi nacelować. Yoshi mówi przytrzymać. Okay. I uwaga. 3, 2, 1. Rura! No to może pierwszy zaczął! Szybko pety! Jest! Jest! Dobrze! Ej, była sekunda różnicy, to jest najsłynniejsze! Kto nie puścił petów? Ty chyba tylko. Tylko ty. Dobrze, prawdopodobnie gdybym był śmieciem, bym powiedział, że wszyscy przegraliście. Bo powiedziałem tylko, żeby przytrzymać, nie powiedziałem, żeby puszczać. Ale że wszyscy naraz się pomyliliście, to po prostu tego nie będzie. I dzięki temu nie zaliczam tego zadania, więc Puzon, widzę, że się cieszysz. Yoshi mówi, wszyscy idą do nieba. Dobrze. Idą, a się nie teleportują rury. No dobra. Właśnie, kto się teleportował? Ja no ale co, co za różnica? Dobrze. Powiedziałeś idą. Yoshi mówi, kto ostatni przy giga skrzyni, ten odpada. Jak się tym... No, co to było, Freli? Nie! No i niestety, Freli. No i... No i do widzenia dla Freliego. Freli odpada niestety w tym momencie. Ale słuchaj, możliwe, że ci się uda jeszcze wrócić. Dobrze, panowie. Ja cię przywrócę. W takim razie Yoshi mówi schować wszystkie pety. Yoshi mówi teleportować się do... Ale poczekaj, jak ktoś teleporta nie ma, to co ma zrobić? No to ma problem. Yoshi mówi teleportować się...
do, uwaga, Fantasy Shopu. Dobrze. I teraz tak, panowie, słuchajcie, w takim razie konkurencja kolejna będzie polegała na tym, że będziemy dropić jajka. Nie mam końców. No to masz problem. Yoshi mówi kupić jedno to jajko. Jedno to, każdy. Już Yoshi, teraz? Tak, teraz. Yoshi mówi kupić. Yoshi mówi zrobić mi screena, co wypadło. W Discordzie możecie. Dimage peta, proszę mi zescreenować. A było Yoshi mówi? Yoshi mówi zescreenować i wstawić na Discorda. Widzowie, przy okazji wbijacie na Discorda. Discord dziś śledzi Yoshi, polecam serdecznie. Fajna strefa Roblox, serio, widzowie, warto. Dobrze, bardzo ładnie. Okej, w takim razie widzę, że tak. Puzon 4,09. Pikachu 4,04. Nie no, Puzon ma 3,56. Co? Nie wysłała jedna osoba. Kto? Ja wysłałem, Jerry, ale nie wiem. I Super Jerry 3,4. A i Aztek, dobra. W takim razie, no niestety. I Super Jerry, no, do nie, widzenia no. Dla pana. Nie, najsłabszy pet. Serio, najsłabszy taki... pet. Dobra. Najsłabszy pet. No niestety, chłopaki, niestety. Niestety. I Super Jerry, proszę się wykatapultować. Do widzenia, tak, dla pana. Lecę, lecę, odlatuję stąd. Do widzenia, do widzenia, do widzenia. Yoshi mówi, zapraszam do Enchant Petów. No to jest przecież tak RNG, że to jest... Nie no wiem, właśnie. No. No tak, ale spokojnie. Każdy z was ma po dwa życia. Każdy z was ma po dwa życia w tym momencie, aha. Więc chłopaki, uwaga. Yoshi mówi, weźcie peta i go zrolujcie, ale bądźcie szczerzy, panowie. Tego, którego dropnęliście, tego, co dropnęliście, macie go zrolować i na kanale musicie mi wysłać teraz to, co zrolowaliście. W tym momencie mi wysyłacie screena na kanale. Teraz rol i mi wysyłacie tego peta zrolowanego. Proszę bardzo. Fantasy Coin 2, siła 2, teamwork. No to nie, no to jest na pewno lepsze, więc dobra, słuchajcie. W takim razie Aztek i Puzon tracą jedno życie w tym momencie. Więc panowie, zostaje wam jeszcze jedno. Pikachu ma jeszcze dwa. Panowie, Yoshi mówi, zapraszam do shopu, zwykłego shopu. Dobrze, już jesteście. Yoshi mówi, kupić trzy te jajka, przy których stoję. Po prostu trzy te jajka kupcie. Albo kupcie tak, żeby mieć po trzy jednego rodzaju. Po trzy jednego rodzaju. Po trzy jednego rodzaju możecie mieć. Trzy jednego rodzaju muszą być. No ale nie, trzy jednego rodzaju muszą być. Że jeden, dobra. Że na przykład trzy węże, albo trzy słonie. Da, mam trzy słonie, no. Jastek, podzieli się? Mam trzy czekaj, słonie. Ja czekaj, sprawdzę. Dobra, no mam. Dobra, ja mam, no. Dobrze, panowie. Albo zróbmy, że cztery. Róbmy, że cztery. Cztery jednego rodzaju. No, cztery jednego rodzaju. No, cztery jednego rodzaju. Cztery słonie, dobra. Cztery dobra, cztery słonie, dobrze, no. Cztery węże, cztery... Dobra, okej. Czyli wszyscy gotowi. W takim razie Yoshi mówi, proszę tutaj każdy osobno podchodzi i właśnie dając cztery pety miksuje. Uwaga, najpierw Aztek, proszę bardzo. Dobrze, to sekundka. Miksujesz cztery, cztery, cztery. No dobra, i brawo, udało się, dobrze. W takim razie Puzon teraz. O nie. 63%, dobra. Tak, 63. No. Mi się na pewno dobrze, nie uda. Dobrze, Pikachu teraz. Mi się na pewno nie uda. Tylko, że już to wiem. Czekaj, bo muszę to znaleźć, o. Dobra, 63%, let's go. A. Ojojoj! Nie mam początku, że mi się nie uda. No to słuchajcie, po jednym życiu w takim razie chyba ma każdy w tym momencie. Bardzo dobrze, słuchajcie. Teraz tak, Yoshi mówi otworzyć tak, żeby mieć cztery pety złote jednego rodzaju. Nie no, dobra, ale ja przegram, bo ja totalnie farta do tego nie mam, no. Cztery pety złote. Yoshi mówi, wszyscy na main, jak już będziecie mieli. Wszyscy teleport main. Dobra. Widzowie, słuchajcie, mały update. Pamiętajcie, żeby w komentarzu napisać, która z tych trzech osób wygra w tym momencie. Po prostu piszcie swoich faworytów w komentarzu. Piszcie potężnie albo Puzon, albo Aztek, albo Pikachu. Dobra, panowie, what's poppin'? Chodźcie tutaj, gdzie jest Aztek? Tu jest, chodź tu. Dzień dobry. Yoshi mówi wkładać po cztery. Pierwszy Aztek i robimy w takim razie rainbowy, chłopaki. Ile procent? Ile procent? Ile procent? 63% 1400. Dobrze, proszę odpalać. O, udało dobrze, się. Dobrze, okej. Okay. W takim razie Aztek przychodzi dalej. Pikachu, no, proszę bardzo, dobrze. Yoshi mówi. Odpalaj. No, dziękuję za super zorganizowanie. Żegnam się z wami chyba. Yes! No to ja odpalam. Ja, no i Puzon, Yoshi mówi odpalaj się, Puzon. Powodzenia. Puzon, byś przegrał. Puzon, nie, bo ja policzę na Puzonika. O nie! O nie! Pikachu! Pikachu! Aztek! Pikachu na gasolo od dzisiaj, do widzenia. Do widzenia, Puzon. Ja pierdzielę. Dobrze. Aztek, mamy dwie opcje. Dobrze. Panowie, słuchajcie, w takim razie... No. Ja bym wybrał. W takim Wierzę razie, słuchajcie, zapraszam na... Panowie, zapraszam na... Zapraszam na cave.
O nie. Halo, no i słuchajcie, w takim wypadku niestety, ale wygrywa Aztek ze względu na to, że nie powiedziałem. Yoshi mówi. Jak czujność spadła! Jak mu czujność spadła! Karma, pizzu, karma! Dobrze, w takim razie Aztek, gratuluję ci serdecznie zdobycia 10 garobuksów. Mam nadzieję, że ci się przydadzą. Czy masz coś do powiedzenia? Bo chciałem tylko powiedzieć, że na początku jak nagrywaliśmy odcinek, to powiedziałeś Pikczowi, że mu dasz pół, więc mam nadzieję, że dasz mu pół. Ja, wiesz co? Tak, ja chcę się z Pikczem podzielić po połowie. Dobra, czekajcie, bo teraz dogrywam. Dobra, Aztek, słuchaj, Aztek, no, ty masz nick Aztek normalnie, tak? Aztekowski, a tak to jest Aztek, no. Dobra, czekaj, zobaczysz to 100% ty, żeby jakiemuś kidowi nie wypłacić. Aztekowski. Dobrze, jest. Dobrze, Aztek, wypłacam ci 5000 robuxów. Ja nie ustawiam jak inni youtuberzy. Distribute, proszę bardzo. I teraz tak. Kolejna osoba, Pikczu. Jaki masz nick dokładnie? P1 Kczu. Proszę bardzo. A normalnie mam Pikczu. Dobrze, proszę bardzo. W takim razie, uwaga, teraz do Pikcza ląduje nagroda w postaci 5000 robuxów. Gratuluję, panowie, w takim razie. Odwieźcie sobie stronę. Powiedzcie, czy macie wszystko. Tak. Wierzę w to. Mam. Dobrze. Ja pierdzielę. No i dobrze, gratuluję panowie w takim razie. No i mam nadzieję, że weźmiecie udział w kolejnym odcineczku. O, bardzo ładnie, dziękuję, bardzo dobra postawa. Słuchajcie, widzowie, dlatego dziękuję serdecznie za uwagę, za obejrzenie. Kanały wszystkich oczywiście znajdziecie w opisie. Trzymajcie się, do następnego razu. I nara, jak chcecie więcej takich odcinków, to wiecie co zostawić, nie?